generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, twórca konspiracji w czasie okupacji niemieckiej, dowódca kadywu Armii Krajowej, zesłany przez Sowietów, skazany w pokazowym procesie i zamordowany tu, w areszcie przy Rakowieckiej w dzisiejszym Muzeum Żołnierzy Wyklętych 68 lat temu. Jego postawa do dziś jest niedoścignionym wzorem niezłomności i wiary w wolną Polskę. Dlatego też oddajemy mu hołd. Oddajemy hołd jego bohaterstwu, oddajemy hołd jego postawie, która powinna być dzisiaj dla nas ciągle niedoścignionym wzorem. Kiedy komuniści skazali go na śmierć, zakazał żonie proszenia o łaskę. Został zamordowany przez powieszenie. Z godnością zniósł najcięższą karę za to, że marzył o wolnej Polsce. Cześć i chwała generałowi Nilowi.